Jestem świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Peppa i George idą na zakupy. Peppa i George lubią zakupy. George lubi siedzieć w wózku. Peppa też to lubi. Tato, czy ja też mogę siedzieć w wózku? Jesteś już za duży na siedzenie w wózku. Ale możesz pomóc w zakupach. Ojejku! Mam cztery rzeczy na liście. Pomidory, makaron, cebulę i owoce. Znajdę wszystko! Tedy! Peppa i George uwielbiają zakupy. Peppo, pierwsze są pomidory. Widzę je, widzę je! Tu są pomidory, mamusiu. Dobrze, Peppo. Raz, dwa, trzy, cztery. Już, włóż je do wózka. Znalazłam pomidory! Świetnie, Peppo. Pomidory skreślamy z naszej listy. Co jeszcze jest na liście? Makaron! Makaron! Racja, George, ale to jest makaron. Makaron! Makaron to ulubione jedzenie Peppy i George'a. Ciekawe, gdzie jest makaron? Widzę go! Peppy! Makaron! Patrz, mamo, tu jest makaron! Dobrze, Peppo, włóżmy makaron do wózka. Tak, mamo! Makaron! George, to jest makaron! Makaron! Co jeszcze mamy na liście? Chrupki! Nie, chrupek nie ma na liście. Mamy mnóstwo chrupek w domu, Peppo. Co następne? Zapomniałam wszystko. A ty pamiętasz, George? Dinozaur! Dinozaur? George! Głoptasie, w supermarkecie nie ma dinozaurów. Nie, George. Następną rzeczą na liście jest cebula. Cebulę! Już pamiętam. Są tutaj. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Cebulę. Bardzo dobrze. To już prawie wszystko z listy. Jeszcze jedna, ostatnia rzecz. Roślinki? Są na liście? O nie, George. Ostatnią rzeczą na liście są owoce. Nieważne, George. Możesz wybrać owoce. Gdzie są owoce? Są tam! Tu są jabłka, pomarańcze, banany i duże arbuzy. Jakie owoce bierzemy, George? Jabłka? Pomarańcze? Banany? Arbuz! To jest kasa, gdzie płaci się za zakupy. Pomidory, makaron, cebulę, arbuz, ciasto czekoladowe. Ciasto czekoladowe? Ciasto czekoladowe? Czy było na liście? Peppo, to ty włożyłaś ciasto czekoladowe do wózka? Nie, mamo. George, to ty włożyłeś ciasto czekoladowe do wózka? Nie! Ja też tego nie zrobiłam. No to kto? Pomyślałem, że będzie na deser. Tato świnko. Brzydki tatuś. Wybaczcie, wyglądało tak apetycznie. Nadal wygląda apetycznie. Możemy udawać, że było na liście. Ciasto czekoladowe! Hurra! Postaciom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.